Pochodzący z Chumnisk, Norbert Huber, obecnie zawodnik zespołu siatkarskiego plus Ligi Cerat Czarnych Radom, otrzymał statuetkę Orła Sportu Gminy Brzozów w kategorii Sukces Roku 2017. To nie pierwsze wyróżnienie ze strony brzozowskiego samorządu. W ubiegłym roku burmistrz Brzozowa Józef Rzepka uhonorował go swoją nagrodą za wybitne osiągnięcia sportowe. Norbert ma 19 lat i już wielkie sukcesy na swoim koncie. Rok temu wraz z siatkarską reprezentacją Polski do lat 21 zdobył tytuł Mistrza Świata, zaś przed dwoma laty triumfował wraz z kolegami na mistrzostwach Europy do lat 20. Został też wybrany najlepszym blokującym mistrzostw Polski juniorów. Od sierpnia ubiegłego roku reprezentuje barwy Czarnych. Młody zawodnik podzielił się wrażeniami z kilku miesięcy spędzonych w Radomiu. Wrażenie bardzo fajne. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Klub, cała drużyna w wokół naszego klubu jest też bardzo fajna kibice wspierają nas, są z nami. Są teraz, kiedy jesteśmy na, na fali dobrej gry zwycięstw, byli z nami, kiedy byliśmy w dołku. Ogólnie jest fajnie. Na samym początku w Radomiu dałeś się poznać z bardzo dobrej strony i zdobyłeś serca kibiców i tu zaskoczenie, bo nie tyle umiejętnościami siatkarskimi, co wokalnymi. Tak, zdarzyło mi się Zaprezentować swój wokal, że tak powiem? No, dosyć przypadkowo, bo na obozie integracyjnym wszyscy nowi zawodnicy musieli zaprezentować swój talent muzyczny, i potem zostało zrobione głosowanie. Ja na moje nieszczęście musiałem. Jako zwycięzca tego głosowania zaśpiewać na prezentacji? Grasz na pozycji środkowego. Czy to już jest Twoje stałe miejsce, czy jednak chciałbyś zagrać na innej? Nie, to jest moje stałe miejsce. Czuję się na tej pozycji bardzo dobrze. Yy... Inne pozycje są gorsze uważam i bardzo dobrze czuję się na środku i nie zamierzam zmieniać. A jak wyglądają treningi w radomiu? Coś cię zaskoczyło w porównaniu do tego, jak ćwiczyłeś w szkole w spale? No treningi są bardzo ciężkie, yy, dużo ciężkie niż w spale. Jest to też inny poziom siatkarski, yy, Jednak yy, potrafiłem się do tego dostosować. Wiadomo, na początku było ciężko, ale, ale teraz po prostu wykonuję swoją pracę, i, bo to jest moja praca i nie myślę o tym w takich kategoriach, że idę na jakąś powiedzmy ciężką haruwę, Tylko czasami sobie tak myślę, że idę po prostu podbijać piłkę, a czasami, że. Że mam ciężki trening do wykonania i takie różnorodne podejście myślę, że same plusy daje. Z tych rozegranych do tej pory meczy. Czy jesteś w stanie wybrać taki, o którym już teraz na początku swojej kariery możesz powiedzieć, że długo go nie zapomnisz? I dlaczego akurat ten? Myślę, że będą to mistrzostwa świata do lat 21. Aczkolwiek chciałbym, żeby ten. Mecz, który zapadł mi tak w pamięć, żeby był jeszcze przede mną. A swoją siatkarską wpadkę masz taką, z której się do teraz śmiejecie, z kolegami, z rodziną? Dużo jest takich sytuacji śmiesznych na boisku, na przykład zawierania pod siatką, czy jakieś takie. No. Dziwne sytuacje na boisku. Jednak, no. Zdarza się w sporcie, że takie sytuacje się zdarzają i, i wiadomo, jest to element humorystyczny, ale jakoś zbytnio nie przywiązuje do tego uwagi. Czy jest jakiś klub, gdzie byłoby Twoim marzeniem kiedyś zagrać? Hmm. Moim marzeniem jest gra w lidze włoskiej. I taki mam cel na swoją, powiedzmy, przygodę. Z siatkówką. Bardzo chciałbym tam trafić. Jest to moje marzenie odkąd gram w siatkówkę i będę robił wszystko, żeby spełnić to marzenie w jak najkrótszym czasie. Wielu kibiców ciekawi też, jakie studia wybrałeś i jak godzisz profesjonalną siatkówkę, czyli Twoją pracę, z obowiązkami studenckimi. Obecnie jestem studentem w Wyższej Szkoły zarządzania i administracji w Opolu na kierunku menadżer sportu i turystyki. Moje studia są są bardzo, bardzo ciekawe. Kierunek jest bardzo ciekawy i, i cieszę się, że taki wybrałem. Uczelnia jest bardzo dobrze, bardzo dobrze współpracuje z zawodnikami, ze mną jest bardzo Otwarta na różne, na różne rozwiązania. Norbert, co możesz uznać za swój największy sukces sportowy? Uważam, że największym sukcesem jest to, gdzie teraz jestem, jaką drogę przebyłem w ciągu ostatnich kilku lat. Jakim stałem się człowiekiem przez to, co, przez to, co trenowałem, co, co poznawałem. I gdzie byłem, cieszę się, że skończyłem szkołę Mistrzostwa Sportowego w spale, że wywalczyłem sobie miejsce w reprezentacji Polski juniorów, że ciężką pracą osiągnąłem. Coś, co 5 lat temu mógłbym powiedzieć, że, że że jakby ktoś mi tak powiedział, to powiedziałbym, że sobie yy, ze mnie żartuje, bo nie powiedziałbym 5 lat temu, że będę mistrzem świata do lat 21, że będę zawodnikiem Ceradu Czarnych Radom, że będę grał yy, regularnie, yy, co dla mnie jest najważniejsze. No jestem naprawdę troszkę w szoku, ale nie w takim szoku, że wow, no nie wiadomo co, no mogę powiedzieć co osiągnąłem, tylko w takim, że mm, widzę to jak ciężko pracowałem i y, że to osiągnąłem sam i cieszę się, że, że mam dlaczego to robić, że cieszy to kibiców i że idę do przodu. Przed Tobą już prawie koniec sezonu w nowym klubie. Jak to mówią, początki zazwyczaj bywają bardzo trudne. Były zatem jakieś takie osobiste kryzysy, że stwierdziłeś, że jednak to nie to? Nie, nie było takich kryzysów, że stwierdziłem, że jestem w złym miejscu dla siebie. Yy, zdarzają się takie kryzysy, że yy, po prostu czasami się czegoś odechciewa, ale to, to łatwo. Łatwo sobie z tym poradzić, bo, bo wystarczy sobie pomyśleć o tym, co przede mną i, i ja Cię mam cele i, i to bardzo szybko mija, więc, więc cieszę się, że potrafię sobie tak z tym radzić. Norbert, czy śmiało możesz powiedzieć, że gra w siatkówkę zawodową to jest to, co chciałbyś robić w życiu, czy jednak nadal poszukujesz swojego pomysłu na życie? Uważam, że... Nie poszukuję, bo jest to dla mnie sposób na życie. Lubię i lubię to co robię, kocham to. I czerpię z tego wszelkie korzyści. Tierni te materialne, ta dziarte psychiczne, fizyczne, i mam z tego dużą satysfakcję. Cieszę się, że to wybrałem, bo, bo jest to dla mnie, jest to moja pasja. Jest to coś, gdzie mogę się odstresować, gdzie mogę spełniać swoje marzenia i przy tym jeszcze mogę cieszyć kibiców. Mogę się prezentować w telewizji, bo kiedyś. Nie powiedziałbym, że będę właśnie grał w drużynie Cera do Czarnych Radom i że będę na ekranach telewizorów u różnych moich znajomych i cieszę się, że, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. I dziękuję wszystkim za wsparcie. Historia Norberta może być inspiracją i motywacją dla młodych ludzi do uprawiania siatkówki i rozwijania swoich sportowych umiejętności, ale jest też dowodem na to, że warto spełniać swoje nie tylko sportowe marzenia. Norbercie, trzymamy za ciebie kciuki.